Dwie nowe klawiatury Novation dedykowane do obsługi FL Studio. Którą z nich wybrać? O tym będzie ten filmik. Prawdopodobnie największą różnicą jest klawiatura. Jej wielkość, bo 37 klawiszy i 25, a więc 3 i 2 oktawy. Duże klawisze, małe klawisze. Obie klawiatury są jednak dynamiczne i na obu gra się bardzo dobrze. Są relatywnie ciche i dobrze się na nich gra. Także w zasadzie jest to kwestia wyboru preferencji i tego tak naprawdę, ile mamy miejsca na biurku. Tryb Instrument w obu klawiaturach pozwala nam w łatwy sposób wybierać pomiędzy załadowanymi barwami, natomiast tryb Plugin dostępny w obu klawiaturach pozwala nam sterować parametrami wybranego instrumentu. Także ten instrument czy jego interfejs pojawia się automatycznie, kiedy poruszymy potencjometrem. Zwykle potencjometry przyporządkowane są do parametrów makro bądź istotnych parametrów filtrów i obwiedni. Możemy także wyznaczyć sobie, czy przyporządkować osobno potencjometry i pady do sterowania innymi parametrami. Należy to wykonać w trybie Custom. Obie klawiatury są zasilane z portu USB. Do obu podłączymy kontroler Sustain. Obie mają wyjście MIDI, przy czym w przypadku tej mniejszej klawiatury jest ono zrealizowane na tak zwanym małym jacku i trzeba sobie samodzielnie już dokupić taką malutką przejściówkę. No i troszkę jest różnica, jeżeli chodzi o konfigurację. Po podłączeniu małej klawiatury z wciśniętym klawiszem Shift możemy tutaj wybrać czy określić rozświetlenie padów, decydować, czy korzystamy z czułości padów, czy nie, tryb Vegas, czyli to rozświetlenie właśnie padów. No i dosłownie 2-3 dodatkowe funkcje. Tutaj jednak mamy panel settings, w którym znajdziemy całą masę różnych ustawień, w szczególności jeżeli chodzi o kanały MIDI, na jakim wysyłane są właśnie sygnały z klawiatury, z padów, oraz jeżeli chodzi o akordy, a także możliwość dostosowania właśnie czułości i funkcji aftertouch, a także możliwość wysyłania MIDI clock. Tutaj MIDI clock, zdaje się, to jest ten fioletowy czy amarantowy przycisk, o ile się nie mylę. Także troszkę więcej ustawień tutaj. Identycznie w obu klawiaturach przebiega proces rejestracji partii perkusyjnych. W trybie Channel Rack możemy wybijać się za pomocą padów. Tak samo tutaj. Pady są oczywiście czułe na siłę docisku. Możemy także korzystać z funkcji Note Repeat, zmieniając częstotliwość w ten sposób. Tak samo tutaj, zwróćcie uwagę, wciskam Note Repeat. Możemy także programować nasze sekwencje krokowo. W tym celu musimy wybrać opcję Sequencer i następnie wskazać po prostu element, dla którego chcemy dokonać programowania. W tym wypadku może to być na przykład właśnie stopka. Także programuję teraz stopkę. Tak jak identycznie w obu wypadkach możemy przewijać się do kolejnych właśnie fragmentów sekwencji. Korzystając z okazji, mały blok reklamowy. Polecam swój kurs FL Studio od podstaw, który omawia nie tylko podstawę pracy z programem, ale także omawia w szczegółach różne obszary edycji MIDI, automatyzację, zaawansowane funkcje miksera, a także pracę z audio i sampling. Także jest tego bardzo dużo. Polecam. Obsługa miksera jest identyczna w przypadku obu klawiatur. Wciskamy Shift, Mixer Pan bądź Mixer Volume, tak samo tutaj Shift, Mixer Pan bądź Mixer Volume. I teraz 8 potencjometrów jest przyporządkowane do obsługi określonych 8 kanałów, tych, które są objęte ramką. Możemy też ten zakres przesuwać, w ten sposób możemy regulować głośność dalszych kanałów za pomocą potencjometrów. W przypadku mniejszej klawiatury musimy wcisnąć Shift i posłużyć się kombinacją tych klawiszy do przebijania. Potencjometry działają tak samo. Dodatkowo, ale to już wyłącznie za pomocą dużej klawiatury, możemy także regulować głośność i ustawienie panoramy w Channel Racku, wybierając Channel Volume bądź Channel Pan tutaj. Obie klawiatury automatycznie obsługują FPC, a także SliceX. Patrząc na obie klawiatury z góry, zauważycie zapewne różnice w opisie dostępnych trybów dla padów i potencjometrów, które tutaj są opisane dla potencjometrów u góry, dla padów na dole i dla potencjometrów z prawej strony i dla padów z lewej strony. A zatem, jeżeli chodzi o duży kontroler, to mamy możliwość dodatkowo właśnie sterowania głośnością i panoramą samego channel rack, ale także funkcje akordowe, czyli scale chord i user chord. Tych dwóch funkcji nie ma w przypadku właśnie mniejszej klawiatury. Tu tylko 8, a tu 12 trybów. Istotnym atutem dużej klawiatury są duże fizyczne regulatory pitch bendera i koła modulacji. W przypadku małej klawiatury są one zrealizowane w postaci dotykowych wstęg. I choć takie rozwiązanie często po prostu sprawdza się, to przynajmniej ja jako klawiszowiec zdecydowanie wolę duże regulatory. Pady w obu klawiaturach możemy wykorzystać do gry, w tym także możemy korzystać z trybu skal. Tu 4 skale do wyboru, molowa, durowa, dorycka i frygijska. W przypadku dużego kontrolera trochę większy wybór, bo oprócz tego mamy jeszcze skalę miksolidyjską, harmoniczną molową oraz skalę pentatoniczne. Przełączenie klawiatury na przykład w tryb molowy powoduje, że możemy grać za pomocą padów, ale także za pomocą klawiatury, korzystając z dźwięków dla skali durowej. To, co jednak wyróżnia dużą klawiaturę, to właśnie tryb akordowy, w szczególności tryb fix chord. Wystarczy przytrzymać sobie wybrane dźwięki, nawet do 6 i możemy grać akordami. Kolejny tryb akordowy to tryb, w którym aktywujemy pady do gry akordami, scale chord i teraz będziemy mogli korzystać z akordów, które będą korzystały właśnie z dźwięków danej skali, w tym przypadku skali C molowej. Możemy też transponować te akordy. Tutaj tego trybu akordowego nie znajdziemy. Atutem dużej klawiatury jest także przycisk dedykowany funkcji Quantize, uruchamianiu metronomu, co musimy wykonać za pomocą myszki. W przypadku mniejszej klawiatury tutaj tych przycisków nie ma, a także dedykowane przyciski do obsługi funkcji Undo i Redo, wielopoziomowa, więc możemy cofać się o wiele, wiele kroków wstecz. No i mamy funkcję Score Log, która pozwala nam po prostu przywołać ewentualnie wykonanie wykonane przed wciśnięciem przycisku Rekord. Co ważne, obie klawiatury możemy programować za pomocą Novation Components. Osobno programujemy potencjometry w trybie Custom do wysyłania dowolnych komunikatów właśnie Control Change na dowolnym kanale MIDI i osobno możemy także programować właśnie pady, przy czym pady mogą wysyłać komunikaty nutowe, komunikaty Control Change lub Program Change do na przykład zmiany presetów sprzętowych syntezatorów, przy czym padom możemy przyporządkować także dowolne kolory. Podsumowując, Novation FLkey, dwie klawiatury dedykowane do współpracy z FL-em. Bardzo fajnie zaprojektowane, bardzo estetycznie. Mała klawiatura daje nam dostęp do większości funkcji w ramach tej integracji, a więc obsłużymy za jej pomocą channel rack, możemy wybijać rytmy, możemy także przemieszczać się pomiędzy instrumentami, zmieniać presety, regulować zaprogramowane czy preprogramowane parametry, a także używać trybu custom, jeżeli tego byśmy chcieli. Obsługa mixtera też przebiega identycznie. Funkcja Note Repeat, a także 4 z 8 dostępnych w większym modelu skal są dostępne też tutaj. Duża klawiatura ma jednak kilka dodatkowych atutów, pomijając już większą klawiaturę i fizyczne regulatory pitch bendera i koło modulacji. Mamy tutaj rozbudowany tryb akordowy i to zarówno pamięć właśnie wybranego akordu, jak i możliwość wyzwalania tych akordów za pomocą padów, a także kilka dodatkowych przycisków, które obsługują dość często używane funkcje, czyli kwantyzację, metronom oraz undo i redo. Także jest kilka rzeczywiście atutów, które przemawiają na korzyść większej klawiatury, jednak jeśli zdecydujecie się na małą, to większość tych funkcji, które omówiłem, z większości z tych funkcji skorzystacie. Także tyle, mam nadzieję, że to było pomocne. Dzięki, do usłyszenia.